Witam. W dniu dzisiejszym chciałbym Wam zaprezentować, jak mam zrobione tą swoją elektrownię. Podzielimy to na parę odcinków, nagranie, ponieważ będzie tego trochę i trochę chciałbym Wam, wydaje mi się, mojej wiedzy przekazać, tej, której zdobyłem podczas testów i prac przy swojej elektrowni. I teraz, tak jak widzicie, pogodę dzisiaj mamy taką, jaką mamy, a ja zapraszam Was do środka i zobaczycie, co tam się dzieje u mnie. A u mnie, proszę bardzo, w taką pogodę do akumulatora już prąd, który płynie, to jest 2,4 A. Maksymalne napięcie, do którego się naładuje akumulator, to będzie 27,5 V, bo takie jest ustawione. A dzisiaj chciałbym Wam zacząć powoli opowiadać o tym, jak mam zrobione tutaj naszą elektrownię. Zaczniemy od akumulatorów tak naprawdę, od akumulatorów magazynu tak naprawdę, bo nasz magazyn składa się z akumulatorów. No i teraz po kolei chciałbym Wam trochę opowiedzieć o moim magazynie i tego, o tym, jak też jest zrobiony. Mój magazyn energii, jest to magazyn energii 24V. Zakres napięcia, w jakich on pracuje, jest to maksymalnie 27,5 V dla tego pakietu ustawione i najmniejszy to jest 23 V. Powiem Wam tak, w dni słoneczne przy tylu ogniwach, co mam i pracy mojego domu, spadek napięcia po nocy to jest 0,5 V, dokładnie 0,5 V, czyli załóżmy, jeżeli na koniec dnia mamy 27,5, to rano, z samego rana mamy 27 V na akumulatorze. Natężenie, jakie płynie z inwertera i z regulatora napięcia do tego magazynu, to jest maksymalnie 80 Ah. Łatwo sobie policzyć, ile to jest, wychodzi na jedną celkę, ponieważ są tutaj dwa tak zwane banki, które mają po 8 celek, czyli załóżmy, wychodzi nam, że żeby obliczyć prąd, jaki maksymalnie do jednej celi płynie, to jest 80 Ah podzielone na 16. I to jest prąd, jeśli chodzi o natężenie, płynący do maksymalnie do jednej celki. Dlaczego dla mnie ważne jest, jakim natężeniem ładujemy celkę? Już Wam opowiadam. Robiłem testy sobie podczas ładowania jednej celki i rozładowywania jej. I wyszło mi na to, że ładując taką celkę prądem około 15-20 A, pojemność, jaką uzyskałem po naładowaniu, to było w granicach 42 Ah. Ale ładując taką celkę małym prądem, czyli załóżmy od 1 do 2 amper, do 5 amper, przepraszam, to ja już tych ampery godzin, zależnie od tego, jakim prądem to było ładowane, uzyskiwałem więcej, bo od 45 w górę. Jak zabezpieczyć taki zestaw celek, budując sobie akumulator czy tam magazyn energii? Przede wszystkim pierwszą rzeczą, jaką trzeba do tego zakupić, budując taki magazyn energii, jest BMS. Ja u siebie wykorzystuję BMS Daily. Może uda mi się pokazać go tutaj. No jest. Mamy tu. Podłączamy go do każdej z celki osobno i testujemy go przede wszystkim. Dobrze, o co chodzi z tym testowaniem? Już Wam mówię. Różne to są urządzenia, które podłączamy. Mogą być wadliwe. Przede wszystkim, pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy po podłączeniu, czy taki BMS nam pokazuje napięcie prawidłowe z każdej z sekcji, czyli celek. To jest pierwsza sprawa, którą musimy sprawdzić. Jeżeli jest nam tutaj jest jakieś, wychodzi zakłamanie, to albo mamy coś w kablach nie tak i trzeba to posprawdzać, ewentualnie sam BMS może być uszkodzony. Drugą sprawą do sprawdzenia jest odcięcie, jak i prądu ładowania, jak i rozładowania. Czyli ustawiamy sobie tutaj zakres napięć w balanserze i sprawdzamy, jaką sobie daje radę, załóżmy, przy rozładowaniu i przy naładowywaniu pakietu. No oczywiście napięcie nie ustawiamy maksymalne, takie jakie jest na tym pakiecie, tylko sprawdzamy, czy on po prostu nam odetnie to napięcie i czy jest wszystko. Kolejnym zabezpieczeniem
w takim pakiecie jest balanser aktywny. Dlaczego warto użyć balansera aktywnego? Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że w odróżnieniu od pasywnego, który nam rozładowuje cerkę, balanser aktywny przekieruje nam napięcie z cerki, która ma wyższe napięcie, na cerkę, która ma niższe napięcie i będziemy mogli bardziej wykorzystać nasz akumulator, jeżeli chodzi go o rozładowanie. Warto powiedzieć o jeszcze jednym zabezpieczeniu, posiadając taki magazyn energii składający się z wielu akumulatorów. Tutaj, tak jak widzicie, są to dwa akumulatory, czyli górny i dolny rząd. One posiadają swój BMS osobny. I warto zabezpieczyć się przed na przykład rozłączeniem takiego BMS-a i podobnym załączeniem. Gdyby na przykład stało się to tak, że podczas ładowania i załóżmy dolny pakiet wyłączyłby się, przy czym górny by się ładował, a potem by się ten dolny chciał załączyć, no może dojść do bardzo takiego niekorzystnego zjawiska jak wyrównanie napięć między akumulatorami. Jest to dosyć niebezpieczne przy takich pakietach, ponieważ natężenie prądu, które przepłynie między górnym a dolnym akumulatorem, będzie bardzo wysokie i słuchajcie, może spowodować nawet uszkodzenie celek i pożar tutaj. Przed zabezpieczeniem, przed takim skutkiem, jeżeli chodzi o wyrównanie napięć, jest tutaj bezpiecznik topikowy. Jest to proste zabezpieczenie samochodowe. Tutaj, tak jak widzicie, jest to bezpiecznik 100-amperowy, przykręcony do bieguna dodatniego akurat. Zabezpiecza on przed, załóżmy, wyrównaniem napięć, gdyby ten z któryś z tych akumulatorów został odłączony i ponownie podłączony. Wtedy przepływ tego prądu między jednym a drugim akumulatorem nie będzie większy niż 100 A. Wtedy ten bezpiecznik się przepali i będzie, załóżmy, zabezpieczony taki magazyn. Będziemy wiedzieli, co się dzieje. Wiadomo, że żeby to wszystko działało i że jak będziemy chcieli podłączać takie magazyny, to napięcia muszą być w jednym i drugim magazynie wyrównane, czyli mieć podobną wartość. Magazyn energii mam już ogarnięty. Teraz kwestia tego, jak jest to podłączone u mnie. Dobrze, podejdziemy sobie teraz do bieguna dodatniego i pokażę Wam mniej więcej, jak to jest zrobione. Tutaj mamy puszczone przewody 2 razy 35 mm2 do akumulatora górnego, jak i dolnego. I pomiędzy akumulatorami jest tutaj też przewód, który łączy je tak naprawdę ze sobą. Dlaczego tak? Gdyby nastąpiło coś takiego jak wyrównanie napięć, to nie chciałbym, żeby szło to tymi kablami, które się bardzo szybko zagrzeją lub stopią, tylko żeby to był krótki kabel, puścił szybko napięcie i żeby jak najszybciej ten bezpiecznik się spalił. I teraz tak. Z prądem, który płynie sobie do naszej skrzynki rozdzielczej, to tak jak widzicie, to jest przewód 2 razy 35 mm2, co jest bardzo ważne. Taki przewód jest użyty tak samo z strony dodatniej, jak i z strony ujemnej. Co trzeba pamiętać? Przede wszystkim o tym, żeby te przewody miały identyczną długość. To też jest bardzo ważne. I tak samo, jak to jest z tej strony, tak samo tutaj te przewody, w których ledwo co tutaj widać, tak samo to jest to robione, załóżmy, na przewodach, jeżeli chodzi o biegun ujemny. Te przewody 2 razy po 35 mm2 idą sobie, jeżeli chodzi o biegun dodatni, tutaj do tej skrzynki, a jeśli chodzi o biegun ujemny, idzie to stąd, idzie sobie do tej drugiej skrzynki. Postaram Wam się to, ten biegun ujemny zaraz odkręcić i pokazać, jak to w środku wygląda. Tak jak widzicie tutaj, biegun ujemny przewodami dochodzi do tutaj tego busbaru. Ten busbar zrobiłem sobie sam. Można to zrobić naprawdę w prosty sposób, nie wydając kupę kasy na to. Zrobić to z płaskownika tak naprawdę miedzianego. Użyć gwintownika, żeby nagwintować tutaj otwory, które nagwintujemy. Wkręcić śruby z nierdzewki i rozłożyć nakrętek z nierdzewki. Urządzenie spisuje się naprawdę bardzo dobrze, nie grzeje się. Wszystkie, że tak powiem, przewody, które tu dochodzą, mają tą samą temperaturę co otoczenia, więc urządzenie naprawdę działa bardzo dobrze.
Podobnie do buzbara ujemnego jest zrobiona ta skrzynka, jeżeli chodzi o rozdzielnię tutaj. To tam też jest płaskownik, do którego przykręcony jest biegun dodatni, który sobie tutaj wchodzi. On jest rozdzielony później z tej szyny na te dwa hebelki, które nam odłączają napięcie. I tak, pierwszy hebelek odłącza nam napięcie od inwertera i możemy sobie tutaj wyłączyć inwerter, napięcie dochodzące do inwertera, a drugi hebelek odłącza nam napięcie od regulatora napięcia. Czemu akurat to zrobiłem tak? Dlatego gdybym chciał cokolwiek przeserwisować, zmienić, na przykład gdybym chciał tutaj założyć, nie wiem, inny regulator lub inny inwerter, nie muszę rozłączać całego systemu i wyłączać go, baterie mogą się ładować dalej, a ja mogę sobie przeserwisować urządzenie, odkręcić wszystkie urządzenia, zmienić, ewentualnie zrobić jakiś serwis. Teraz tak, jeżeli chodzi o prąd, który nam wpływa i wypływa do akumulatora, postanowiłem założyć, tak jak widzicie tutaj, taki miernik energii. Tak jak widzicie tutaj, no na razie jest to nędza tak naprawdę, co tu płynie do akumulatora. Mierzę sobie w ten sposób, że tutaj mamy czujnik, który mierzy nam przesył w jedną lub drugą stronę. A tutaj co się dzieje na akumulatorze, po prostu widzicie bezpośrednio przed sobą, czyli nie trzeba nigdzie zaglądać w aplikację. Po prostu przejdzie się i widzicie, czy mamy ładowanie, czy rozładowanie, w jakim stanie jest nasz pakiet. Tak jak widać tutaj, no, bardzo mały prąd sobie płynie do naszego akumulatora, ale tak jak pokazywałem, dzisiaj jest zachmurzone strasznie niebo, a jednak dalej mamy ładowanie, dalej nam nasz dom pracuje na autokonsumpcji, a akumulatory jeszcze dostają powoli na, że tak powiem, ładowanie. Więc spisuje to się mi bardzo dobrze, jak na razie, nie mam do tego żadnych zastrzeżeń i mam bezpośredni podgląd tak naprawdę tutaj, co nam się tutaj tak naprawdę dzieje. Skrzynki widzieliście, jak są już zbudowane moje i teraz, tak jak widać, dalej przewodem 35 mm kwadrat idzie sobie od tej jednej i drugiej skrzynki przewód dodatni, jak i ujemny, do regulatora napięcia, ale między, załóżmy, regulatorem a tą rozdzielnią jeszcze jest jedno zabezpieczenie, też jest to bezpiecznik topikowy, jest to bezpiecznik też samochodowy. Są to tanie urządzenia dostępne w bardzo fajnych obudowach, działające naprawdę bardzo dobrze. Działa to w ten sposób, że gdyby cokolwiek się stało, byłoby zwarcie przy urządzeniu, to wywali nam tutaj właśnie ten bezpiecznik. Jest to zrobione tak samo przy regulatorze napięcia, jak i przy inwerterze. Ten inwerter ma sobie wbudowany taki bezpiecznik, ale niektóre inwertery nie posiadają takiego zabezpieczenia, więc wolałem to zrobić po swojemu, mieć. Na pewno wiem, że to zabezpieczenie zadziała tak, jak ja chcę. I zabezpieczone jest to tak samo, tak jak pokazałem tutaj na inwerterze, jak i na, jeżeli chodzi o nasz regulator ładowania. Jest jeszcze jedna rzecz, o której warto powiedzieć. Jest to pojemność takiego magazynu energii. I to chodzi o pojemność, jeśli chodzi o pojemność nominalną, a pojemność użytkowa. O co tutaj chodzi? Już Wam mówię. Generalnie Wy, jak będziecie rozładowywać takie ogniwa, to zakres, załóżmy, voltów na celkę, to jest od 4, załóżmy, voltów do, tak żeby one miały oczywiście jak najwięcej cykli pracy, to załóżmy od 4 volt do, załóżmy, te 3,3, 3,4 volta, tak? No to teraz zmierzcie sobie, ustawcie sobie urządzenie do pomiaru pojemności i zróbcie sobie test, ile wyjdzie Wam parę godzin, jeżeli chodzi o taki magazyn. I wtedy można powiedzieć, że ten magazyn, jego pojemność użytkowa to jest taka. Pojemność nominalna, już mówimy, o co chodzi. Generalnie pojemność nominalna to jest taka, że Wy wykorzystujecie w pełni ten magazyn, czyli załóżmy, tak jak tutaj producent sobie zaleca, od 4,1 do 2,7, gdzie ja uważam, że te 2,7 to też jest zabójstwo dla akumulatora. I teraz tak, Wy nie jesteście w stanie rozładować tego do 2,7V, ponieważ Wasz inwerter wyłączy się przy
22 V. Czyli to będzie dużo, dużo, dużo mniejsza wartość niż wyższa, przepraszam, nie mniejsza, tylko wyższa wartość niż 2,7 V. A tak naprawdę też Wam nie zalecam rozładowywania żadnego akumulatora litowego do 2,7 V, bo to też jest dla niego zabójstwo. Jeżeli chcecie, żeby on działał jak najdłużej i miał jak najdłuższą swoją sprawność, to polecam go ładować niskim prądem, tak naprawdę, po to, żeby ten akumulator mógł w pełni się naładować i mieć swoją pojemność. I po drugie, nie rozładowywać go do maksymalnego napięcia progowego, rozładowywać, jak i naładować do maksymalnych napięć progowych. Ja w swoich testach mam ogniwo, które testowałem. Powiem Wam tak, producent zalecił 4,1, ja ładowałem je 4,2, naładował się i powiem Wam tak, przy rozładowywaniu i pomiarach pojemności ogniwo nie spuchło, nic się z tym nie stało, nie zagrzało się, naładowało się normalnie do 4,2 V i rozładowałem je do 2,7 V. Jaka była rzeczywista pojemność? Zwiększona. Ja uważam, że tutaj producent też nie chciał, żeby wykorzystywać w pełni tych ogniw, jeżeli chodzi o górną wartość ładowania, i dlatego tutaj w specyfikacji podał prawdopodobnie 4,1 V jako bezpieczny prąd na ładowanie takich ogniw, tak żeby nie zostały one zbyt szybko uszkodzone. Jesteśmy w domu, to jest nasza skrzynka bezpiecznikowa. W niej zamontowane są dwa liczniki, tak jak widzieliście wcześniej w filmach. Jesteśmy po 60 dniach od założenia tego systemu off-gridowego i pokażę Wam, jakie mamy zużycie z sieci zewnętrznej. Jest to 7,5 kWh. Te 7,5 kWh zostało nabite tak naprawdę podczas różnych prac związanych z naszą rozbudową. Nigdy nam się jeszcze nasz system nie przełączył na sieć zewnętrzną podczas pracy, jak na razie. A teraz pokażę Wam licznik zużycia prądu przez nasz dom z instalacji off-gridowej. Jest to 205 kWh. Myślę, że to zużycie nam wzrośnie tak naprawdę po założeniu klimatyzatora. Zobaczymy, jakie one będzie tak naprawdę. Więc na razie czekam na montaż tego klimatyzatora. W następnych odcinkach ponagrywam Wam tak naprawdę, jak to dalej jest zrobione. Przejdziemy sobie po kolei, jak jest zbudowany ten system. A na koniec narysuję Wam schemat, jak ja mam to wszystko podłączone. Teraz chciałbym się z Wami pożegnać, więc na razie do zobaczenia. Cześć!